Awantura, bo nie ma czasu. Awantura o kasę 77, ta? O, 9. Spartiatik! 79. Zobaczmy, jak tam idzie. Awanturnikom. Wandery, no. Właśnie, mentor pewnie w pracy jest. Albo nie spał znowu 4 dni. Only up, Mahoń. Spoko gierka, ale na raz taka. Wiesz, chyba że będziesz chciał speedrunować, ale... Państwa w awanturze o kasę, najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Aby wygrać nasz program, potrzeba doskonałej dzięki wiedzy. Assassin za 8 lat. Na pewno kilku nie będzie, to już mówiłem wcześniej, przez Jedi'e, więc no pieprzyć fanów Star Wars. Świetnej licytacji, jak najlepszej współpracy w drużynie, a także donośnego głosu. Oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na trzy drużyny po czterech graczy w każdej. Witam, Lutek. Aby poszczególni członkowie uzupełnili się wiedzą, każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to... Dobrze, Amy. Student historii ze Stanów. Dobra. Obejrzmy. Na spokojnie. Oho, bankowiec. Bankster. Ręcista. Rary odcinek, bo ręcista. Żółci to Piotr Pawłowski, ekonomista z Krakowa. Kapitan drużyny Marcin Wnuk, organizator imprez z Krakowa. Krystyna Romanowska, dziennikarz prasowy z Warszawy. I Jakub Ambrożewski, student matematyki z Warszawy. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Tak, Lucek, oczywiście. To pojedynek zwycięski drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. Proszę Państwa, a my mamy drużynę... Setny raz mistrzowie. 18 raz w awanturze o kasę. Powitajmy gorąco. To jest takie porypane. Oni już na stałe mają metat w Polsacie chyba. Jak wielkie nagrody mogą być w awanturze o kasę, to powiem, że nasi mistrzowie wygrali do tej pory jednego ogórka kiszonego. W gotówce 223 502 zł i 6 samochodów. Ja pierdzielę w dupa. Spoko DJ, spoko. Tobiasz Geige Gaming więcej zarobił? No tak, ale Tobiasz Geige Gaming nie ma wiedzy całej ze świata, tylko jest mądrzejszy i gra w Minecrafta, zamiast się uczyć. Tak powinno być. ...telewizyjne, a w poprzednim programie, kiedy zapytałem, jak się panowie czują jako już osobowości telewizyjne, po 2 miesiącach na antenie, pan Dariusz powiedział raczej osobliwości. Witamy w grze! Nasi mistrzowie zmierzą się dzisiaj z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz kolejny, już 19, będą gościć w awanturze o kasę. A jeżeli przegrają, to ustąpią legal miejsca w swojej wrzesień, październik nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry. No dobra, spinuj to, Krzysztof. Niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5 tysięcy złotych. Te pieniądze służą państwu siema, do licytacji. Płot. A ja mam przed sobą koło suchy z kategorii pytań. Po
wylosowaniu pierwszej rozpoczniemy licytację i ta drużyna, która zadeklaruje najwięcej pieniędzy za pytanie, odpowiada. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje oczywiście pieniądze na oczywiście, konto za to wiemy. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna będzie miała przyjemność zmierzyć się z naszą drużyną. Na pewno więcej niż mistrzowie. Po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Co słychać u niebieskich? Trema. Zmęczeni podróżą państwo? Troszeczkę. Tak? No to proszę teraz zapomnieć o tych trudach, bo teraz trzeba grać i wygrywać. Wielka szansa przed wami na, no, można nawet po pierwszym etapie mieć 15 tysięcy złotych, a przede wszystkim zmierzyć się z naszymi mistrzami. Co słychać u zielonych? Siema, Jamro, witam. Dobrze słychać. Tak? Przyjechaliśmy się pobawić. Świetnie. A co u żółtych? No czekamy niecierpliwie. Możemy już zaczynać? A, proszę bardzo. Chłop nerwiony. Zaczynaj to. Chciałem jeszcze z wami porozmawiać, ale dobrze, dobrze. Przekonał mnie pan, porozmawiam później, a teraz losujmy pierwszą kategorię. Znaczy, nie będzie im chciał podpowiedzi sprzedać. Chłop spieprzył. Oj, anatomia. Anatomia człowieka. Gdybyście widzieli, jaki to kot spojrzeń i gestów mają żółci. Co? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Zieloni 300, żółci 500, żółci 500. 500 po raz drugi. 600 niebiescy. 600 po raz drugi niebiescy. 600 po raz trzeci. Sprzedam. Złotych w puli. Na ogół te pierwsze licytacje nie to ja. Są dużo na... gorące, masz linki. A to w sumie pula niewielka. Niewielka porady? Jak na nasz teleturniej. Nie ma. Oto pytanie. Trzeba sobie po prostu jak chillować bomba. Odruch nagłego wydechu powietrza z płuc przy uprzednim zamknięciu szpary głośni? Ziewanie. Odruch nagłego. Nie musicie panowie szepnąć. Kawka? To jest żadna tajemnica dla innych. Czeka. Kichanie? A nie. Na pewno nie, ale ryzykujemy. Nie wiem. Powie Robert. Proszę panie Robercie. Niebiescy odpowiadają. Wydaje nam się, że jest to czkawka. Kaszel. Kaszel. Ja pierdzielę. 1400 zł wędruje. No nie wędruje, właśnie nie wędruje, zostaje i przechodzi do następnego pytania. Czy żółci żałowali, że nie licytowali mocniej? Powiedzielibyśmy coś innego, także. A zieloni? Nie wiedzieliśmy. A żółci jakbyście odpowiedzieli? Zieloni takie przymuły. Tak, odpowiedzieli krzyk. Że krzyk? Tak. No to dobrze w sumie, że nie licytowaliście więcej, ale dobrze, że pula zostaje, bo teraz tę pulę może przejąć każdy, nawet niebiescy, którzy nie odpowiedzieli teraz prawidłowo. Nie wiem, czemu krzyk. Za chwilę wylosuję kolejne pytanie w tym etapie, ale dopiero po reklamach. Nie mam pojęcia czemu, no ale dlatego nie licytowali, tak? Tylko odpuścili. Nikt nie wiedział. Ale mistrzów nie zapytał. Urypane w sumie. Witamy państwa, po przerwie trwa pierwszy etap awantury o kasę. W tym momencie Sion, prowadzą no. Nieznacznie zieloni 4700 na koncie, za nimi żółci 4500, potem niebiescy 4400, więc niczego jeszcze o przebiegu tej gry nie możemy powiedzieć. Losuję kolejną kategorię. Obraz krzyk, no. No jest taki znany. Ty. Historia jakaś, coś? Nożna. To też historia. Kto strzelił gola w 75. w ZSRR? 300 zł, ja teraz biorę od każdej drużyny po 200 zł i słucham państwa. Zieloni 300, zieloni 300, rzuci 1000, 700, 1000, 1500, 1000. O kurde! Co jest ty? Oj, oj. Łysy. Marcinie, tak trzeba było.
Tak trzeba było. Mieliśmy pulę do przejęcia i w ten sposób oczywiście grać o być albo nie być. No ale po co aż wabank? 7700 zł. Po co aż wabank? Wiem, że tam pan Piotr chyba tak tu podkręcał, tak? I słusznie, panie Piotrze. Masażysta. A, masażysta. No to bardzo dobrze. Kto z państwa interesuje się piłką nożną? Ja nie. No ja się przyznam. Trochę, tak? Pan Jakub. Na siebie wziął odpowiedzialność za przegraną. Jak nazywa się macierzysty stadion klubu Eintracht Frankfurt? Stadion leśny, czyli Waldstadion. Co? No więc odpowiadamy. Ten stadion nazywa się Waldstadion, czyli stadion leśny. Tak jest! Co? Co w dupę? Łysy, jakie się motki puszcza! Tupę! Co jest? Dobra, luj. Łysego już popije przyjo. Dobrze. Powiedzcie państwo, kto wpadł na pomysł, żeby grać w awanturze okazji? Przemocił Łysy. A, pan Piotr jest sprawcą całego zamieszania, tak? Jak się państwo poznali? Znaliście się wcześniej? Poznaliśmy się przez internet. Gadu. Ja ich nie znam. Ale jak to po prostu wrzucił pan do internetu pytanie, kto chce ze mną zagrać w awanturze o kasę? To znaczy, znaliśmy się wszyscy wcześniej, ale tylko dzięki internetowi. Na czatach spotykaliście się, tak? Na czatach i na forach dyskusyjnych. No ale proszę opowiedzieć, jak to było? Szukali dzieci, wpadli na siebie. Nie no, żartuję. Każdy jest równy. Akurat tak się składa, że każdy z nas udziela się w internecie na różnych forach dyskusyjnych. I w momencie, kiedy spontanicznie zgłosiłem się na ochotnika do turnieju Awantura o kasę, zrobiłem po prostu wieloetapową rekrutację. No rozumiemy, ale co to za forum? Skompletować, myślę, bardzo dobry zespół. Jak na razie wydaje się, że zespół jest bardzo dobry, rzeczywiście. To drugi raz nam się zdarza, że mamy w awanturze o kasę drużynę, która po prostu dobrała się przez internet, nie znając się wcześniej. Ale zdążyliście się już zakolegować? To jest hardkorowa ekipa, także ja się tu czuję bardzo dobrze. Świetnie. W takim razie, jako przypomnę stan kont, prowadzą żółci 7700. Tibi się poznali, no. Tibi. Pod depo stali. Ty, bierzemy udział? Tak. Do końca tego etapu. Dobra. Co ty piszesz, suchy pot? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiesty 300. 400. Zielony 400. Żółci 500. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Miernoty same. 1200 zł w puli kategoria biologia. Poranek usmara, nie mogę spać, bo muszę grać. Zaryzykowali, bo nikt specjalnie na biologii się raczej nie zna, tak czy nie? Nie. A ktoś interesuje biologią? Nie. Każdy po trochu. Jednak, tak? Dobrze, w takim razie oto pytanie dla was. Jaką nazwę noszą hormony regulujące przejawy wzrostu i rozwoju starszych roślin? To hormony... Wzrosty. Ja nie mam pojęcia. I co dalej? Chcielibyśmy kupić podpowiedź. Nie. Kto jest kapitanem drużyny państwa? Ja jestem kapitanem. To ja mam... Tak. Tak, chcielibyśmy kupić podpowiedź. 500. 100 złotych. 100. A kapitan? No, za 100, prosimy za 100. To jest mała stawka. 400, dobrze. 200. Ale żydkę. 300 jest sprzedane. Ale zbili. To bierzemy. Proszę was. I tak zbili mocno, no bo to takie małe kwoty to sporo zbili. Auksyny, fitomony, fitosterole, fitoceny. Fitosterole. Żółci odpowiadają. Ten jaką... Są to fitosterole. Mistrzowie? Nie wiedzą. Auksyny. Ale chłop z jakim przekonaniem fitosterole.
Powaga. Ej, gówno. Wciąż prowadzą żółci 6900, za nimi zieloni 4 i niebiescy 2600 zł. Chory pane, w sumie pytanie było. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Pierwszy raz kiedy to słyszałem. Oko mnie spędzi. Da się grać z jednym okiem gry? No niech będzie, niebiescy 300. Zieloni 400. Ej, co jest? Żółci 500. 500 po raz drugi, 500 po raz... 600 po raz... 600 zieloni. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Sprzedamy. Ja... Co tu się dzieje? To za odcinek dziwny. Wciąż do puli następnego pytania przechodzi 1200 zł. Losuje kolejną kategorię. Da się bez oczu grać? Jak? Ja pierdzielę te kategorie dziś. Drużyn, anatomia człowieka. Jezus Maria, te kategorie dziś to jakieś porypane. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300! Zieloni 300! Żółci 400! Żółci 400! Ile 600, proszę, niebiescy 600! Starego cyklopa spytaj. 600 po raz trzeci! Sprzedamy! Oj, piękna. Muszę przyznać, że zaskoczyli mnie zieloni, którzy mają podpowiedź. Uważajcie, żebyście ją zdążyli wykorzystać przed końcem pierwszego etapu. Postaramy się. Bo to przecież warto było tutaj tą pulę przejąć. 2,5 w puli. Szansa dla niebieskich, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, znajdą się na drugim miejscu w tej rozgrywce. Dobrze mówię? Które substancje są wydzielane przez gruczoły dokrewne? Hormony. Dobrze mówię? Chyba powinno wziąć podpowiedź, bo ja nie... A ile by kosztowała podpowiedź? Jakie amory? Hormony. 800. Może 300. 700. 400 może. Nie mamy wiele. No zobaczymy, co będzie. 500, ty się nie targuj. Dobrze, no, proszę bardzo. Trełoż? Krwinki. Hormony. Sole, cukry. Hormony. Hormony też mi się tak wydaje. Dobra. Nie daje góry ściąć. Tak. Uważamy, że, że są to hormony. Teraz zieloni żałują, że nie listowali, mając podpowiedź. Tak jest! Yeah. Tak więc niebiescy wchodzą na drugą pozycję. Mają 3700 zł. Za nimi zieloni 300, ale wciąż prowadzą... No, delikatnie prowadzą żółci, 6000 na koncie, 2 pytania do końca tego etapu. Ty no. Na razie. Kategoria nie jest źle. Historia sztuki. Jeżeli pytania, chociaż najtrudniejsze, to i tak było to rozpieprzone. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Serio, przeszukałem całego Twitcha, żeby znaleźć te streamy z Alexopi. Wczoraj cię normalnie widziałem. No mówię, widzu, wejdź sobie na Spartiatics Live, filmik Alexopi. Tam są linki do wszystkich wodów. I będzie ci najłatwiej. Kanał Spartiatics Live. I tam są linki. Masz tam wszystko. Żółci 700, tak? Proszę. 1000. Zieloni 1000. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. Zieloni 1100. Już i Biszowi się pieprzy. 1100 po raz drugi. Żółci coś? Baba, tak? Baba, proszę. Niebiescy. No ja jestem przypięty, no. Panie Dariuszu, gratulacje. Dareczku. Gratulacje, to była świetna licytacja. Widzę, że wiele nerwów pana kosztowała, tak? Tak. Ale... Ktoś u państwa chyba dobrze te słupki potrafi podliczyć. Kto? Moja żona Ewa. A, to pani Ewa jest księgowym drużyny, tak? Tak. Można tak powiedzieć. A już mówię, dlaczego tak wysokie licytacji niebieskich, ponieważ... Ja na priwizom wysyłałem. Moment, mogę ci podesłać, jak do mnie napiszesz. ...i zamknęli licytację grając wabank. Bo jeżeli teraz niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to z ostatniego miejsca, które jeszcze przed chwilą mieli, wejdą na pierwsze i wyprzedzą nawet żółtych. Oto pytanie. W którym muzeum znajduje się obecnie posąg Wenus z Milo?
Nie. Venus z Milo. Venus z Milo, dobrze? Dobrze. Nie wiem. Luwr? Dobrze. Luwr? W Milo? Dupę Milo, no. Jak w Płocku. Wydaje nam się, że posąg Venus z Milo znajduje się w Luwrze. Tak jest! Nice. Gaweł, tak ma być. Tak ma być. Po doskonałej już drugiej z rzędu licytacji niebieskie z ostatniego miejsca wchodzą na pierwsze, mają 5500 zł. Na plecach siedzą im żółci, 5300. Daleko za żółtymi zieloni, 2000. I uwaga, ostatnie pytanie w tym etapie gry. Za chwilę dowiemy się, która z drużyn zmierzy się z naszymi mistrzami. Gra o wszystko. Kurde, to jest ciężkie. Są czasami takie z dupy i temy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. 400. Gra o wszystko, więc grać. Zieloni 1000, głośniej proszę. Blokuj go, blokuj go. 2000. Babank żółty. Babank. Ulsasz. Matko. Kurde. Sytuacja wygląda w ten sposób. Pieprzycie. Licytację wygrali niebiescy. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 6800 zł i wejdą do finału. Ale uwaga! Jeżeli się pomylą, do finału wejdą żółci ze stanem konta 5 plus 3300, a więc 8300 zł. Także oczywiście macie szansę żółci na finał po przegranej licytacji, ale... O tym, czy będziecie finalnie. Licytator ma duże znaczenie, bardzo. Właśnie dlatego teamy najlepsze mają jednego oracza i kapitana, który jest OP. To najlepsze teamy. I dwóch, to czasem coś powiedzą. Zapładnianie krowy. Ja to znam. Mogę ją założyć. Do? Czy może do pielenia w ogródka, no. Panie Krzysiu, ile by kosztowała podpowiedź? 1500. O Jezu. To oni i tak nie wygrają, może tak? Może 500. 1000. Nie, weszliby, ale takim małą kwotą tytluj. Proszę bardzo, oto... Ja pierdzielę, jak oni wejdą... To i tak przegrali, to jest tragedia. W pelotę, do ochrony przed skaleczeniem, do masażu, do ochrony przed ogniem. Przed ogniem? Co to jest to pelota? Gdzie w pelotę? A co to jest? To jest gra. Poznacie tę grę? Co to jest pelotę? A, to gra. Ta? Do gry w pelotę, to jest taka gra? Pelota by się przyciskała. Amon Ra, taki gość. Decydujemy się na coś. Ty, a może to być przed skaleczeniem? Bo są takie rękawiczki, które przed tym chronią. A to myślicie, że to tak by wyglądało? To by gumę chyba musiało na sobie mieć, czy nie? Nie, to nie ma znaczenia, czy ma gumę, czy nie w sumie. To chyba jest do skaleczeń, mi się wydaje. Ja bym dał na te skaleczenia. Przed skaleczeniem na pewno. Co wykluczamy? Na pewno przed skaleczeniem to rzeczywiście. Przed ogniem? Do masażu. Do masażu? Ja nie znam tej gry. Ja bym dał te noże. Postrzelamy. Ja bym z niego. A to strzelisz? Jeszcze nie wiem. Do gry w pelotę. Tak? Jest taka dość ładna, nie? Zobacz. Pelota. Dobrze. Wydaje nam się, i udzielamy takiej odpowiedzi, że ta rękawiczka służy do gry w pelotę. Niestety nie. Trudno. Bardzo mi się. Do czego, Krzysztof? Do skaleczenia. A no właśnie. Panie Ewa, proszę założyć. Ujuj. Ręka idzie.
całej siły jak uderzy. Może nie przetnie, ale palca złamie. Ufa mi pani? A mogę? A możesz? Spróbujemy czy nie? To no. Pana żona w końcu. Proszę bardzo. Pana żona. Tak. Trzęsie się pani cała. Czuję naprawdę, nie wiem czy mogę. O Jezus. To co, tniemy? Tak. Tak, dawaj rękę. Mocno? No proszę. Uch, po ręce. Po ręce. Ja myślałem, że to grubsze było. Do skaleczeń. Do obrony przed skaleczeniem. No ale i tak stawiałem na te skaleczenia, bo... Tak, bo tak. Moja odpowiedź. Bardzo mi przykro, no bo tak, niestety trochę zmniejszył się stan waszego konta. No nie wchodzicie do finału. Z drugiej strony pani Ewa przeżyła stres, za co bardzo przepraszam. Najważniejsze, że ręka jest cała. Ręka jest cała, a ta rękawiczka służy rzeźnikom. Do szlachtowania świń. Nikt z nas nie uprawia tej dyscypliny. A pani od razu wykluczyła tą rękawiczkę jako do ochrony przed skaleczeniem. Dlaczego? Za cienka się wydawała. Za delikatna. No właśnie. No właśnie. Pozory mylą. Słuchajcie, naprawdę z przykrością was żegnamy, bo jesteście bardzo sympatyczną drużyną. Wygrywacie u nas 2,5 tysiąca złotych. Dziękuję bardzo. Ja też, one są z gumą. Właśnie dlatego ja myślałem, że to gumę musi mieć, ale potem... Pamiętam, że widziałem na internecie, nie? Bez. Ale no nie wiem, no RNG, no ja nie wiem, co jest to paleto na przykład. Peleton, czy jak to tam. Gra paleto. Paleto to się nazywało paletto, co to jest? W tupę nie znajdę tego. Nie mam pojęcia. Nawet czy żółci wpadliby na to, że jest to rękawiczka do ochrony przed skaleczeniem? Ktoś ma Leno, paleno. Nie wpadlibyśmy na to, gdyż jest to rękawiczka używana przez rzeźników. Akurat tak się składa, że nasz zespół w połowie jest wegetariański. No to w tym może dobrze się bo stało, jak on mówi, wyczerpująco. Że nie wzięliście tego pytania. To to, dobra, luj z tym. 5000 zł. Zgodnie z regulaminem dopisujemy do ich ufam wam, że to to. Pieniądze za ostatnie pytanie, na które przeciwnicy nie odpowiedzieli, a więc 3300 i witamy was w finale z kwotą 8300 zł. Ten wywodzący się z Hiszpanii, mówiąc w skrócie. Aka. A piłka nożna wywodząca się z Polski? Gała. I luj. Wymyśliłem nowy sport. Siema, Edyt. Do gry finałowej wchodzą żółci, 8300 na koncie. Jakie mają państwo wrażenia po pierwszym etapie? No jest hardkorowo. Jest, tak? Tak, to podoba to nam się. W telewizji wygląda spokojnie? Piłka. No nie wygląda spokojniej, aczkolwiek jest... Wygląda jakby było troszeczkę mniejsze napięcie niż jest naprawdę. Który moment był dla was najtrudniejszy? Najtrudniejszy moment to oczywiście było ostatnie pytanie. W którym, od którego w zasadzie zależało to, że przeszliśmy do następnego etapu. Jest to dla nas bardzo przyjemną niespodzianką. Witamy w finale. Zgadza się, kolego, zgadza się. 8300 zł. Mają żółci, plus jeden, Sigma, Fire, Giga Chat. 200 zł, a więc 1900 zł przewagi mają mistrzowie. No spora przewaga, ale no nie na tyle duża, żeby można było siedzieć spokojnie. Jakie dzięki za Orgunio. Na temat żółtych po te dwa lata. No ja myślę, że drużyna ten jest chory? Nie wiem. I właśnie mam pytanie do pana Piotra. Jak wyglądała ta wielostopniowa rekrutacja? Tak jest, też jestem ciekawy. Więc to były standardowe testy psychologiczne, czy rozmowy kwalifikacyjne i tak zwany assessment center. Czyli już jesteście wygrani. Niech pan powie, panie Piotrze, no, czy dużo było kandydatów witam, do gry, witam. Ilu pan musiał odstrzelić w eliminacjach? Znaczy jest tym pacyfistą, więc co, to nikogo nie strzelałem. No, ładnie, ładnie. No, ale, co na nim jest? Parę osób musiałem odstrzelić.
Sorwin, moment. No 6, 7. Czyli tak, pan Piotr jest wegetarianinem. To tak się domyśliłem, że to pan jest tej połowie wegetariańskiej, tak, pacyfistą. Tak. Co jeszcze, panie Piotrze? Jeżeli naprawdę jest Korwin na tej... Ale napisz Korwin i obok no way. Widzisz? Naprawdę, to nie jest Korwin, to jest jakiś czarnoskóry człowiek z pistoletem. No zobacz, że to jest... nie chodziło o takie coś. O takie kombo emotyk, ale no luj. Pomaga swojej drużynie. To znaczy... Wydaje mi się, że trochę wiem o muzyce. Klasycznej też? Creepera, głowa, zombie, no też, aczkolwiek skłamałbym, gdybym powiedział, że dziennie wysłuchuję 20 kompaktów z muzyką klasyczną. Ale jednak trochę, tak? Trochę. Trochę. Ale przypomina kogoś. W finale żółtych, nie zrobiliśmy tego mistrzom. Witamy mistrzów w finale. Powodzenia. Gra zapowiada się tequila, no. Wydaje mi się, że mamy silną drużynę, która zmierzy się teraz z mistrzami, naszymi rekordzistami, przynajmniej do tej pory w awanturze o kasę. Dobra, zmieśćcie ich w plancie, panowie. Mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny przystępują do licytacji. Ta drużyna, która deklaruje najwięcej zapytań, tak, odpowiada. Jeżeli odpowiada prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w loży mistrzów w następnym programie, która po zakończeniu finału będzie miała więcej pieniędzy. Zasady jasne, losuję pierwszą kategorię w finale. Tak jest, panie Krzysztofie. Historia Polski. O, powaga. Tu może być wszystko. Rozpoczynam licytację. Ale najważniejsze to Wielka Lechia. Tajna historia Polski. To nie jest Pepo Foil. 1100. Po raz drugi 1200. Będzie do bloka. Przecież oni chyba odpuszczą żółci. No, zaba. To jest tragiczni są. Odpuść. Rękę podnoś, łysy. Kurde, to mnie zaciekawiło, czy tak zagrali? Dobra. Cóż, panie Marcinie, gratulacje, świetna licytacja, w dobrym momencie oczywiście zablokowana. I uwaga, co się może wydarzyć. Przed chwilą mistrzowie mieli 1900 zł przewagi, ale jeżeli teraz żółci odpowiedzą prawidłowo, to oni obejmą prowadzenie w grze. I będą mieli 2300 zł. Mistrzowie blokują też szybko, wiesz? Więc... Tak się nam ułożyła licytacja. Oto pytanie. W którym kraju za zgodą Francji powstały w 1797 roku Legiony Polskie? W którym kraju? We Włoszech, no tak, tak, we Włoszech. Może zaradzimy. Tak, opędziliśmy się jednak na to. Może w Hiszpanii? Nie, Marcin, odpowiadaj. Dobrze, żółci odpowiadają. Proszę. Legiony polskie powstały we Włoszech. W Republice Lombardzkiej. We Włoszech. Brawo! Legion O7. Czy Neuron wejdzie jak zawsze? Przez zastrzyk gotówki? Poza tym wszyscy wiemy, że z ziemi włoskiej do Polski jednak, a nie skąd inąd. I proszę państwa, po świetnej licytacji, ja tak podglądam Republika, co? Od początku mi się przyglądam tego programu, uważnie śledzę, jak na siebie patrzą, co sobie pokazują, jak się porozumiewają, to widzę, że cały czas tutaj jednak pan Piotr chyba jest nieformalnym przywódcą grupy, mimo że pan Marcin licytuje i chyba pan Piotr jest także księgowym, tak? Księgowym jest Kuba. Pan Kuba liczy, tak? To Polacy wynaleźli pizza? Dobrze na współpracę idzie, uwaga. Żółci mają 10400, mistrzowie 800. O, mistrzowie, mobilizacja. 5 pytań do końca gry.
Geografia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Dobra. I słucham badawczo. 300, mistrzowie, jak się nie ocknął, to dupa. 500 mistrzowie. 600 złotych. 700. Mam 700. 800. Mam 800. Co dalej? 900. Jest 900 i będzie 1000. Jest 1000. 1100. Proszę, jest 1100. 1200. To chyba będzie to samo, 2K i woban. 1500 mam. 1600. Co na to mistrzowie? 1700. Proszę, 1700. 1800. Wabank. 1900. Mam 1900. 2000. Mam 2. Wabank. Wabank. Ja pierdzielę i powrót do... powrót do początku po dwóch pytaniach. Mistrzowie pokazali nam, jak się po mistrzowsku licytuje, bo ten sam manewr wykonali, który wcześniej udał się żółtym. Mianowicie powiedzieli wabank, podciągając jak najwyżej licytację, i jeżeli teraz mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, wtedy obejmą prowadzenie. Żółci muszą zmienić taktykę, bo oni ich zablokują teraz przed 2000 raczej. Jak nazywa się największe nizinne uzdrowisko znane z tężni soli? Co w dupa jest? Tam co są takie... A Marcin chwycił się za głowę, prawie puknął o stół. Ja powiedziałem wabank. A czy chciałbym powiedzieć wabank w następnym? No, to zawsze jest niestety kwestia wyczucia. To mi się każdy pytanie z kopania soli bierz. No łysy ciągle emoci. Ale najmniejsze, nieźle, tak. Ciechocinek? Znaczy nie, o co chodzi. Że ci wiedzą, prawda? Tak, tak. Kieliczko nie. Jebę w ciebie, dziękuję. Trudno, no za przewóz. Ja bym powiedział z wieliczką. Przypomnę państwu, jak że jeżeli mistrzowie nie odpowiedzą na to pytanie, odejdą z programu i zakończą grę w dużo czasu. Odpowiadamy, wóz albo przewóz, Ciechocinek. A mówiliście coś innego. Co mówiliście wcześniej? Wieliczkę. Dobrze, że nie powiedzieliście wieliczka. Ciechocinek! Ja, Boże! Bisz. Pan Bartłomiej, który zawsze ratował, tym razem mógł zabić swoją drużynę. Znaczy, na to pytanie akurat bo ciężko pan mi było... sugerował Wieliczkę. Ciężko mi było obiektywnie odpowiedzieć, bo pochodzę z Wieliczki właśnie i... Chciałby pan, że Wieliczkę... Tak, chciałbym tak. Chciał pan promować Wieliczkę. Swoje miasto, prawda? Tak, tak, nawet tak, kosztem tak, kolegów tak. z drużyny. Bardzo piękne miasto. Wszystkich pozdrawiam. Ciechocinek. Proszę państwa, także o mały włos w 18 programie, w którym biorą udział nasi mistrzowie, odpadliby z gry, gdyby nie ten słynny Ciechocinek. I proszę zobaczyć po raz kolejny, jak w kalejdoskopie zmienia się sytuacja, jeżeli chodzi o stany kont. Tym razem obejmują prowadzenie mistrzowie, mają 10 100 zł. Fubu, ja nie mam pojęcia, ja nie wiedziałem, że Ciechocinek. Jest znane oczywiście, ale nie wiedziałem, że z tego. Kto będzie prowadził za chwilę, nie wiadomo, ale wiemy się dopiero. Czyli w Polsce leczenie ludzi polega na tym, że jadą wdychać sól, a potem lekarz mówi im, wmawia im, że są zdrowsi, tak? I tyle. Trwa pasjonujący pojedynek między żółtymi a drużyną mistrzów. Raz no prowadzą żółci, raz mistrzowie. Jest bardzo emocjonująca rywalizacja. Ci z państwa, którzy oglądają teraz awanturę o kasę, na pewno nie żałują, że są z nami. 4 pytania do końca. Losuję kolejną kategorię. Co wy wszyscy piszecie? Astronomia. I na to ketchup chyba chciałeś powiedzieć. Rozpoczynam licytację. Dawno nie było. Dawno nie było. Na każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300. 400. 400. O! I po raz trzeci. Odpuszczają okazję do wydymania. Odpowiadają mistrzowie, pytanie z astronomii. Mortadelka. Mortadela, mortadela. Słońce z początkiem zimy.
czyli wodnik. Nie. Nie wiem. Się znam na tych. Rak? Koziorożec. Nie wiem. Koziorożec. Wodnik wrócił jest. Koziorożec? Odpowie pan Bartłomiej. Proszę bardzo. Wydaje nam się, że chodzi o znak koziorożca. Tak jest! Koferek, co ty w dupę piszesz? Bogaćcie teraz, drużyna mistrzów mają 10 400. Za nimi nie tak daleko żółci 8 100. Co ty mówisz? Trzy pytania do końca gry. Losuję. Dobra, no dawaj. O! Historia Polski. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa propozycji. 300, 300, 400, 400, 500, 500, mam 600, 700, 700, 800, 900, 900. Znowu to samo chyba będzie, tylko tu blok dadzą mistrzowie. Na ile dadzą? 1600? O ja pierdziele. No słuchajcie, idzie fantastycznie. Myślę, że państwo przed telewizorami czują pierwszy raz, oczy, jak my tutaj pierwszy raz chyba tak i teraz, ostra gra z mistrzami, nie? Bo to tym razem oni obejmą prowadzenie. Będą mieli raz przegrali prawie Zenko. Kibisz uratował jak Petów. Jeżeli żółci się pomylą, odejdą z gry bez pieniędzy. Dobra bitka, no. Historia Polski. Gotowi żółci? Tak jest. Tak jest. Jak brzmi nazwisko urzędującego najdłużej prezydenta II Rzeczypospolitej? Ty no, Kwasiewski musi być, bo on rządził wtedy. Nie. Nie, on miał wtedy pierwszą kadencję. A drugiej... Czekaj. Nie, drugiej. To kto będzie? O kurde. Mościcki? Nie no, Narutowicz był chwilę. Nie wiem kto. Nie mam pojęcia. Zastanów się jeszcze. Możemy go wtedy dzisiaj. Nie. Przemyślcie chwilę, mamy czas. Żółci odpowiadają. Chodzi o prezydenta Wojciechowskiego. Jaka była druga wersja? Mościcki. Ignacy Mościcki. To byłaby dobra odpowiedź. O ja pierdziele, pieprzyli. Ciężka lipa. Trudne mi się wydaje, trafiło im się. Wiem, nie wiedział, nie ma bata. To były bardzo szczere brawa dla państwa od publiczności. Udowodniliście, że kompletowanie drużyny przez internet, testy różnego rodzaju, jest do dupy. Sprawdzanie, potem dobra tutaj organizacja gry w studiu dodaje świetne wyniki. Myślę, że chyba byliście najtrudniejszą drużyną, z którą przyszło się zmierzyć naszym mistrzom w 18 programach. Co sądzą mistrzowie? Zgadza się. Mieli ciężką przeprawę, ulżyło im bardzo, że nie udało. Nie no, raz przegrali, ale Ibisz uratował dokładając 8K. Tak od razu powiedzieliście, Ignacy Mościcki. Słyszałem to chyba nawet przed Wojciechowskim nawet. No, z przykrością muszę was pożegnać. Niestety nie wygrywacie u nas pieniędzy, ale mam nadzieję, że miło będziecie wspominali pobyt w studiu. Dziękuję bardzo. Szkoda ich, bo serio mieli szansę pokonać. Ale Ibisz by dołożył i by przegrali, więc luj. Natomiast mistrzowie wygrywają za dzisiejszy program 8 900 zł.
Nie wiem, tak jak... O, jest gówniany ten koniec, że oni odpadli. W sumie we wszystkich waszych awanturach o kasę... Koda. 232 402 zł i 6 samochodów. Szkoda, szkoda. Po raz 19 będziemy gościli w awanturze o kasę w następnym programie. A jeżeli chcą państwo bawić się z nami, jeżeli chcecie awanturować się o kasę, wygrywać pieniądze, zapraszamy. Myślicie... Fajny odcinek, ale szkoda, że tamci żółci tego odpadli z nienacka. Słyszę strzek, słyszę skrzek.